Oto co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Hongkong podejmuje kolejną próbę stania się globalnym centrum kryptowalut. Tym razem zaprasza giełdę Coinbase do założenia swojego oddziału w regionie. Wszystko zaledwie kilka dni po pozwie przez SEC. Chińskie organizacje charytatywne przyjmują teraz darowizny w juanach cyfrowych, a krajowe CBDC również otwiera nowe możliwości w świecie pożyczek korporacyjnych. Na kilka godzin przed pozwem giełdy Binance przez SEC grupa handlowców otworzyła zlecenie sprzedaży tokena BNB na sumę ponad 30 milionów dolarów. Hongkong planuje przetestować swojego cyfrowego dolara opartego na technologii XRP Ledger na rynku kredytów hipotecznych. Szacowana wartość tego rynku to 29 miliardów dolarów. Założyciel Cardano Charles Hoskin wyraził swoją gotowość do zawarcia pokoju ze społecznością XRP po tym jak w roku 2020 nazwał całą społeczność toksyczną i małostkową. Wezwanie Hopkinsa do pokoju jest określane jako hipokryzja, ponieważ ma ono miejsce chwilę po ogłoszeniu przez SEC token ADA jako papier wartościowy. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Każda subskrypcja, like i komentarz pomaga w rozwoju kanału.